To nie lada rok w golfie zawodowym. Mamy ważne wiadomości. PGA Tour ogłosiło kontrowersyjną umowę z szokującym Live Golf. Co jest? Co się stało? Pojawiło się sporo kontrowersji i niepewności. W tym roku gracze Live Golf zmierzą się z PGA Tour. Czy to zmieni wasze relacje? Ludzie czują się zdradzeni. Ja czuję się jak kozioł ofiarny. Uważasz, że powinieneś dostać wynagrodzenie, bo nie poszedłeś do Live? Następne pytanie. Każdy sezon przynosi inne wyzwania. O mój Boże, dlaczego tyle sikasz? Wszyscy rywale chcą wiedzieć, czy będziesz następnym zagrożeniem. Czy tylko rozbłyśniesz i zgaśniesz. Nie powinienem tu być. Gdy się nie układa, wydaje się, że wszystko się wali. W tym roku wysłałem w niebo mnóstwo piłek. Trzeba być jak on. Sława to najgorsze, co mnie spotkało. To każdego wykończy. Mam dość golfa. Od kilku lat walczę z przeciwnościami. Wyniki są żenujące. O rany. Golf jest trudny. To wszystko się dzieje w roku Pucharu Rydera. To jedna z najbardziej wyjątkowych imprez sportowych. Wspaniała rywalizacja między Stanami i Europą. Możemy obgadywać Amerykanów. Kapitan wybiera 6 gości. Nie chce za bardzo włazić mu w tyłek. Czuję się jak outsider. Każdy chce wejść do drużyny. To przerażające zadanie. Rywalizacja wywołuje emocje. Zwykle się tego nie widzi. W golfie stawka jest bardzo wysoka. Trzeba walczyć. Dać z siebie wszystko. Niesamowite!